8 lutego 2013 roku w Pruszkowie odbył się mecz 8 kolejki Ligi World Series of Boxing. Rękawice skrzyżowali ze sobą zawodnicy Huzar z Poland i Argentyna Contadors. W meczu rozegranym w Argentynie nasi rywale wygrali 5-0. Przed tą galą polski zespół zajmował trzecie miejsce w grupie A. W pierwszej walce spotkali się Mateusz Mazik i Fernando Martinez. Polak dał się zaskoczyć rywalowi i ten dwukrotnie zamknął go w narożniku. Martinez zakończył tą rundę prawym sierpowym. W drugim starciu Mazik dzięki dobrej pracy nóg wydłużył dystans i stopował przeciwnika ciosami prostymi, lecz potem dostał dwa bardzo mocne lewe sierpowe. Od trzeciej rundy nasz huzarz przejął kontrolę nad walką m.in. przez dobrą pracę w półdystansie i mocnym ciosem krzyżowym. Mazik wygrał pojedynek jednogłośnie. W drugiej walce zmierzyli się Adil Aslanow i Roan Sanchez. Już w pierwszej akcji Sanchez trafił niebezpiecznie lewym hakiem od dołu na szczękę, co tylko podgrzało atmosferę i w ringu rozpętała się prawdziwa wojna w półdystansie. Sędziowie zgodnie przyznali rundy reprezentującymi huzarię Aslanowi, lecz obaj pięściarze ciągle mocno ryzykowali. Aslanow w pewnym momencie zaczął kontrować prawym z doskoku. W końcówce trzeciej odsłony nasz zawodnik był bardzo zmęczony, przez co tylko dwóch arbitrów dało jemu starcie 10-9, zaś trzeci typował 9-10 dla Argentyńczyka. Po chwilowym przystoju Adlis znów zaatakował przeciwnika. Pomimo szalenie ambitnego finiszu, Sanchez nie zdołał odrobić strat. Dwójka sędziów typowała wygraną naszego reprezentanta 49-46, a trzeci 48-47. W trzecim pojedynku walczyli Tomasz Jabłoński i Juan José Velasco Chanampa. Aktualnie mistrz Polski w kategorii do 73 kg pierwsze 3 minuty dobrze celował prawym krzyżowym i wydawało się, że wyraźnie przeważa nad oponentem. Tymczasem cała trójka sędziów typowała nieoczekiwanie ten fragment 9-10 dla Argentyńczyka. Jabłoński nie pozostawił jednak żadnych złudzeń i w drugim starciu prawym hakiem w okolice pasa doprowadził rywala do przyklęknięcia i liczenia do 8. Chwilę później poprawił jeszcze lewym sierpowym i dwójka sędziów punktowała już 10-8 na korzyść Polaka. Jednak prawdziwy koncert Tomek dał w czwartek. W czwartej rundzie, kiedy wręcz wszystko mu wychodziło i zdeklasował Argentyńczyka. Na początek piątej rundy Polak otrzymał potężny prawy sierp. Na szczęście szybko wyciągnął wnioski i przed ostatnim gongiem przypieczętował swoją przewagę. Sędziowie byli jednomyślni, punktując 49-46 oraz dwukrotnie 49-45. W kategorii do 85 kg zmierzyli się Sierhii Radchenko i Yamil Alberto Peralta Jara. 21-letni Peralta Jara to największa gwiazda argentyńskiej ekipy. Ćwierćfinalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie stanął szeroko na nogach, punktował naszego reprezentanta długim lewym, a gdy Radchenko nacierał, często otrzymywał prawy podbródkowy z defensywy. Pomimo ambitnej postawy reprezentanta Huzarii wygrał rundę po rundzie i bez żadnych wątpliwości zwyciężył w stosunku 45-50. W najwyższej kategorii wagowej zmierzyli się Mateusz Maluida i Facundo Cesar Gilione. Dużo wyższy reprezentant Argentyny starał się utrzymać walkę w dystansie, ale doświadczony Maluida po spokojniejszej pierwszej minucie ruszył ostro z niskimi unikami i spychał rywala do lin. Tam zasypywał Argentyńczyka ciosami, a gubiący się w obronie Gilione ratował się klinczem, za co sędzia odebrał zawodnikowi Albiceleste z punkt w drugiej rundzie. W trzeciej odsłonie Polak trafił w końcu swoim firmowym lewym sierpem na głowę, po którym Argentyńczyk bezwładnie poleciał do tyłu i zatrzymał się dopiero na linach. Gdy wydawało się, że w czwartym starciu Maluida postawi przysłowiową kropkę na D, nadział się na prawy podbródkowy i teraz to on znalazł się w poważnych tarapatach. Ostatnie 3 minuty to prawdziwa wojna. Kondycyjnie lepiej wytrzymał Gilione, lecz nie dał już rady odrobić straty. Po ostatnim gongu sędziowie punktowali na korzyść Maluidy wyjątkowo zgodnie. 48-46. Huzar z Poland pokonali Argentina Contadors 4-1. O podsumowanie meczu poprosiliśmy trenera Huzar z Poland Huberta Migaczewa. Ustawiałem 3-2, tylko że bałem się, że to może być w jedną albo w drugą stronę. Wynik 4-1. Pierwsze trzy walki, Mazik rozpoczął pięknie mecz, Adil Aslanow zrobił mi niespodziankę. Okazuje się, że chłopak jest bardzo mądrym, sprytnym bokserem. Liczę na to, że niedługo dostanie obywatelstwo polskie, bo już o to będziemy się starali i będzie reprezentował nasz kraj na olimpiadzie. Chłopak ma zadatki na naprawdę wielkiego mistrza bokserskiego. Stały punkt, piękna walka Tomka Jabłońskiego, mecz wygrany. Super, świetnie, pięknie. Wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się, że Siergiejowi Radchence będzie ciężko wygrać, ale tanio skóry nie sprzedał. No i ta ostatnia walka, wisienka na torcie Mateusza Maluidy. Ile ten chłopak tam zostawił serca i zdrowia, abyśmy więcej mieli takich bokserów. No, cała sala porwana do góry, piękna wrzawa, atmosfera. Coś cudownego, emocje, które rzadko kiedy są wytwarzane na galach zawodowych.